To już po raz 20 organizujemy plebiscyt na najlepszego studenta sportowca klubu sportowego AZS AWF Wrocław i studenta Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 20 lat to kawałek czasu. W tym czasie wielu znakomitych sportowców było laureatami naszego plebiscytu, wielu znakomitych trenerów. Wielu ludzi było, zmieniało się, byli różni. Jedna osoba była zawsze ta sama i chciałbym tej osobie w swoim imieniu, rektor uczelni, ale w imieniu państwa, całej społeczności akademickiej przekazać okolicznościowy adres i odczytam go w całości. Pani doktor Anna Kiczko. Szanowna pani redaktor, w imieniu własnym Senatu i całej społeczności naszej uczelni pragnę bardzo serdecznie pani podziękować za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w organizację plebiscytów na najlepszego sportowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tegoroczna edycja plebiscytu jest już 20 z kolei. Wszystkie je łączy nie tylko nazwa, ale i fakt, iż jednym z ich inicjatorów i organizatorów była właśnie pani. Jestem przekonany, że kolejne edycje plebiscytu organizowane będą z pani twórczym udziałem, a ich przebieg będzie miał zawsze tak wspaniały i profesjonalny charakter jak dotychczas. W tym roku nowe kategorie. Kategoria Wydarzenie Sportowe Roku, ponieważ 5 lat organizujemy już onkoigrzyska, 10 lat przewiecie na olimpijskim. To są bardzo duże przedsięwzięcia sportowe, które nie tylko tak jak na początku nosiły znamiona lokalnych wydarzeń sportowych, dzisiaj to są wydarzenia co najmniej dolnośląskie, a może i ogólnopolskie.
tym roku wydaje się, że laureatem jest osoba, która będzie dużą niespodzianką. Dużą niespodzianką, ponieważ sport, który reprezentuje, nie był do tej pory tak bardzo znany w Akademii Wychowania Fizycznego, ale jest bardzo popularny w świecie, bardzo medialny i ja się ogromnie cieszę, że to akurat ten sportowiec w tym roku wygrał. Czas na mistrza Europy, Mateusz Master Masternak! Naprawdę nie spodziewałem się. Chciałem podziękować przede wszystkim tutaj zgromadzonym władzom uczelni. Uczelnia mnie wspiera, to czuć. Myślę, że ten tytuł jest tego dowodem. Oczywiście celów w boksie zawodowym jeszcze trochę mam, także na pewno współpraca z wrocławskim AWF-em będzie wciąż trwać. Muszę powiedzieć szczerze, że się trochę stresuję i zdecydowanie lepiej wypadam w dresie. Chciałem jeszcze tutaj wręczyć taki upominek tu panu rektorowi, jak również ogólnie całej uczelni, mianowicie wieniec, który dostałem, który został wręczony mi w ringu. Jeśli gdzieś zagości, gdzieś na którejś ścianie, może gdzieś tam na dole w rogu, będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Atmosfera dla sportu na naszej uczelni zawsze była, jest i jestem przekonany, zawsze będzie bardzo ciepła, wspomagająca i aktywująca do tego wspaniałego wysiłku.